No dobra, cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, tu są na Cebir, a dzisiaj sobie zagramy Marvel Spider-Man Remastered DLC. Tylko pytanie, jak to się załącza? Teraz te DLC, halo? Normalnie tutaj? To już będzie Gra Plus, czy to już nie jest Gra Plus, bo już nie wiem. Chyba będzie, no. Moje źródła mówią, że magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Dobra. Hej, Pete. Pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Wpadką Oskorpu? To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów, Cosa Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. No chyba sobie jaja robicie. W tym momencie, kurna, mi aktualizacja wjawy mi wlazła. Nie. Pieprzona aktualizacja jawy, nie? Dobra, chodzi mi tylko, że będziemy robili misje główne. No i tyle, nie? Ja się bujam. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Spider. Nagrywa? Ta, nagrywa. Bo już myślałem, że już nie. Wygląda na to, że twoje źródło miało rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się. Spróbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to magia, to nie będą odpuszczać. Dobra. Dalej, ruchy. Szef chce ten obraz. Już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Jezu, niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Ano. Co ze strażnikami? Szef kazał zabijać, jeśli będą sprawiać jakieś kłopoty. Nie patyczkuje się, co? Wariatka ciągle do mnie pisze. Ludzie, ale mnie na wziewanie wzięło. Poza widokiem. Ci goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Dobra. Tutaj tych pajaców nie zrobię. Może tego pajaca damy radę. Poza widokiem. Dobra. Nice. Poza widokiem. Bombeczki zrobimy z nich, nie? Bombeczki. Dobra. Tutaj będzie trochę. O! Co my niby wiemy o sztuce? Jak mamy stwierdzić, co ma wartość, a co jest główne? Hej, co tu jest? Za dużo kawa. Czerwony jest. Hej, Milano, zastąpisz mnie na chwilę. Muszę się odlać. Milano, jesteś tam? Dobra, walić to na ryj. Masz beczką. Nie, bo to śmietnik kurna był. Siema chłopaki. Nie musicie, naprawdę. Tak słodko wisicie, a ja was tak słodko pierę, nie? Wszyscy? Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Ej, a co to? Dziurga. M7.
MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Blood Cat. Czyli kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wślizgnął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. Okej. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy, co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Damy. Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może udać się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak. Dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłoń. Mam odcisk dłoni. W sumie to część. Chyba potrzebuję więcej. Zawsze coś, nie? Dziwne. Ochroniarze się rozpłynęli. Okej. To gdzie znajdę więcej części odcisku? Kubeczek. Kubek na kawę. Wciąż ciepły. I jeszcze jedna. Super. Dobra, tamto to wiem, że było to tu. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy. Chyba, że ktoś ich do tego zmusi. Dobra. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Pyk. Zagadeczka. Powinien móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. No to dawaj zagadkę. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. No to będzie tak, to będzie tak. Czekaj, to bym musiał. Tak. Teraz. Na dupa. Nie, to nie wejdzie. Dobra, tutaj powinno być to. Tylko tu trzeba było minus 2. Dobra. Przesyłam odciski dłoni. To jeszcze? No jeszcze pewnie. No nie. Okej. Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Zwłoki. Zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Pobudka. Skoro nie jego, to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Nie wiem. A czekaj. Wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili, co miała przegapić. Filmiki. Skierowane na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do niej ciągnie. Dobra, to idziemy. Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Magia oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. Ktoś tu idzie. Bo się podnieciła. I po muzeum. Dawaj. Uważajcie! Spider-Man może wciąż tu być. No, oczywiście, że jest. Ach, cholera. Mają tu szkło pancerne. Hej! Pancerne! Prowadzi artylerię.
Ciekawie. Czy chce to robić po cichu? Goście Hammerheada wezwali posiłki, ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Serio, muszę zrobić to po cichu. Okej. Puk. Zaraz będą gliny. Dobra. Chrzanić to. Zgarniamy cokolwiek i spadamy. No, no i pięknie. Świetnie. Teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać i uciekną. Nie uciekną, bo to są frajerzy. Spidey. Tylko jedną drogą. Tą, którą się tu dostali. Frajerzy głupi. Puk. Trzeba było kupić pamiątkę. Zabijesz mnie? Dobrze. Tylko świąt nie będzie śmiał wtedy, wiesz? Dobra, krytyk. Bez pizgania z nimi. A ty gdzie uciekasz tym towarem? Kurde, się z wami pieprza anomalia. Czemu? Serio? Moc kostiumu nie ma? Co to kurde jest? Mogą uciec. Może chcesz nagrodę pocieszenia? Wyślę ci do pierdla plakat tego eksponatu. Dopiero się teraz to leczy, tak? Ładuje, znaczy. No dobra, no. Gdzie ten skurczybyk? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Muszę dotrzeć do wyjścia i odciąć ich. Ten tu nie da rady, no. Uśmiechnij się, może w kiciu będą lekcje sztuki. No właśnie. A, padł już. Tak mi przykro. No chodź, chodź, chodź. Nie mam całego dnia na ciebie. Macz. A, już padł. Mam go. Okej. Tą kolejny sobie biega. A może ty mu przylepię? Puk! Chyba będziesz musiał znaleźć jakiś inny prezent dla mamusi. Do kąpieli. Puk! Nara. To jeszcze kradniecie te towary? Oczywiście. Jeszcze dwa, tak? Okej, okay, prawie wysiadłeś. Spoko. Nie ma problem. W porządku? Tak, no. Chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę. Też o tym pomyślałem. Zaraz tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło wytrzymało. Wytrzymało. Jeszcze. Jest nienaruszona i pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję. Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Dlaczego? Co się dzieje? Nieładnie. Jak wyglądasz? Nieładnie tak rozłączać. Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy... Z tobą zawsze. Teraz sam? Co tak się ścina na tym? Zadajesz dużo pytań. Halo. Jestem ciekawa.
Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. O, bazuki. Bazuka, ale suka. No, jeszcze więcej przyjaciół. Dobra. Kto wpada do muzeum? Co kurwa? Taki tobie zajebali? Poszło. Dobranoc. Ej, dlaczego ja padłem od razu na dzień dobry? Nie no, albo coś się zbugowało, albo... Nie wiem, dobra, jebać to. Albo po prostu z bazuką berwałem dwa razy i... No i byłem w dupie, nie? Oczywiście. A ty mnie wkurwiasz. Dobra, dobra. Tak, bazuką mi zajebali wtedy, dobra. Chłopaki, uspokój ta dawna, dobre? Spoko, na to czekam, wiesz, tylko się pierwsze dogadamy, co? Może kulą? Auć. To musiało boleć, co? Na dole, kretyni. Okej, przepraszam. Te zajebał mi, nie może być. Jak nie? A nie o to chodzi wam przypadkiem? Gleba. A, już padł. Okej. Okay. Po prostu do ściany, no jak debil. A ta se kradnie. Fajne masz sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Co ty wyprawiasz? No zjebała, nie? Zaraz będzie drak. Tylko nie to. Co to? Gdzie się podziała? No uciekła, no. Peter, wszystko w porządku? Sorry, MJ, ja odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. Bladkatem. Dobra, kolejna misja jest jakaś, halo, halo? Czy niezbyt? Dobra, to ja czekam dalej. Czyli to była Black Cat i to ona dostała się przez dach. Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak, pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Rozwaliła. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramie. O Boże. Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Spróbuję się wywiedzieć. A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Kocie odciski, tak? Eksplozji? Muszę to sprawdzić. Dobra, dobra. Jeśli trzeba, to trzeba zrobić, nie? O, ale i tak nie będę robił tego wszystkiego, więc w dupie to mam. Tylko fabułka. Takie u mnie jaja to tylko tu. Dobra, co tu jest? To pewnie kolejny samochód pułapka. Która rodzina tym razem go zastawiła? Hammerhead? Możliwe. Może być ich więcej. Dobra. Nie, sapery to nic nie dadzą przecież. Bomby pod spodem? Czas się pomniejszyć. Czas się pomniejszyć, tak. Cholerni superbohaterowie blokujący chodnik.
Turyści są tacy chuje? Od kiedy? Dobra, mały, znajdźmy te ładunki. Puk. No, kurwa. Muszę znaleźć pozostałe. Gdzie wy je macie? Tutaj oczywiście, nie? Rozbrojona. Pora znaleźć resztę. Resztę? 2x4, tak? Gdzie to kurwa puka? Tam. Poszukać migających świateł na detonatorach. Okej, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, suka. Tutaj słyszę, dobra. Kaj. Jak będę blisko, bomba zacznie wydawać ciche piknięcia. Tu. To już ostatnia. Dobra, rozbrojona. Hammerhead wziął się do roboty. Lepiej sprawdzę, czy w mieście nie ma ich więcej. Nie. Ty mi dawaj lepiej misję, Spidey, a nie. Halo, halo. No pięknie. Halo? Spider-Man? Tu detektyw Maki. Dostałem twój numer od znajomej z pracy. Ta w dupie, kurna. Pamiętam, jak mnie oszukałeś. Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Czy mógłbyś w wolnej chwili wpaść na posterunek? No wpadnę, muszę w frajerze z tobą gadać, a potem mnie oszukasz. Będę miał się czym zająć, czekając na wieści od MJ. Ten napad na muzeum był bardzo dziwny. Praca dla ludzi pokroju Hammerheada nie jest w stylu Black Cat. Oby MJ na podstawie danych z dysku dotarła do sedna tej sprawy. Zobaczymy, no. Dawaj. 10:39. Zgłoszono podejrzaną działalność na dachu. Sprawdźcie to. Pobliscy funkcjonariusze do West Village. John Woosh. Mhm. Dobra robota, co? Błąd! Pająk pozwolił im zdemolować całe muzeum. Aż tam od razu. Widzicie? Taki jest właśnie problem ze Spider-Manem. Spider-Manem. W co nie wierzę? Przez niego każda sytuacja zmienia się w istną apokalipsę. Po co w ogóle zapobiegać kradzieży sztuki, jeżeli potem wysadza się ją w powietrze? I wiem, że chodzi o pretensjonalną, bufońską sztukę współczesną. Puszki po zupie, tuszu, które wykonają... Zupka chińska, dobra, odwal się. ...bryzgał pijany słoń, ale nie jestem krytykiem sztuki. Po prostu wiem, czego nie lubię, a nie lubię... No, Spidermana. ...ciskający się ci zbir niszczy przestrzeń publiczną. Oj, dzianuś. Dlaczego ty jesteś taki fraje dla mnie? Byś chciał coś, to pewnie ci uratuje kogoś. Dzięki za przybycie. Chciałbym z tobą porozmawiać o Black Cat. Odmawiam zeznań. Nie chodzi mi o tę nową kotkę. 20 lat temu pracowałem nad sprawą. Black Cat to podróbka? No proszę. Co się stało z pierwowzorem? Zmarł w więzieniu, ale nigdy nie znaleźliśmy obrazów, które ukradł. Wpadłem na trop, ale policja nie chce marnować zasobów na sprawę sprzed lat. Marnowanie zasobów to moja specjalność. Świetnie. Udaj się pod ten adres. Resztę powiem ci po drodze. Pod ten adres powiadasz. Nie ma sprawy. Dziękuję za pomoc. Wkrótce przejdę na emeryturę, a to moja największa, niedomknięta sprawa. Przejrzałem akta i postanowiłem dać sobie ostatnią szansę. Stary kot lubił kraść sztukę, ale zanim go złapali, obrabował fabrykę wykrywaczy dymu. Wykrywacie dymu? Dziwne. Nie do końca. Wykradł z nich izotop Ameryku 241. Sądziliśmy, że miał kupca zainteresowanego promieniotwórczymi izotopami, ale ostatnio oglądałem film, który dał mi do myślenia. Co jeśli oznaczył nimi skradzione obrazy, aby móc je znaleźć, gdy już wyjdzie z więzienia? Co to był za film? Albo nie mów, bez spoilerów. Szklana pułapka. Myślałem, że gdybyśmy namierzyli izotop... Jeszcze prześciekli. Mam w kostiumie miernik scentylacyjny. Powinien dać radę. Zadzwonię, jeśli coś znajdę. Dzięki, Spider-Manie. Jeśli domknę tę sprawę, spokojnie odejdę na emeryturę. Ta.
Na emeryturę. Chyba do więzienia. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Sygnał pochodzi z tej skrzynki zasilania. Nie wykrywam. O! Tuba rysunkowa. Dobra. Detektywie, znalazłem skradziony obraz. Był w atrapie skrzynki zasilającej. Tak, wiedziałem. Zostaw go. Wyślę kogoś, żeby go zabrał. Tymczasem wyślę ci inne lokalizacje, często odwiedzane przez Hardiego. Brzmi dobrze. Czekaj, Hardiego? Tak, pierwszym Black Catem był Walter Hardy. Poszukam jego akt i opowiem ci więcej następnym razem. Okej. Walter Hardy, pierwszy Black Cat. Felicia Hardy, Black Cat, którą znam. Dostaniemy coś, czy nie? Wygląda na rodzinny interes. Felicia by była taka zła, nie, no nie. Peter, skaner policyjny zarejestrował strzelaninę przy Hudson i North Moor. Czy ten region kontroluje Marzia? Tak, nie wiem co ukradła Black Cat, ale mogła wywołać wojnę gangów. No cóż, wkrótce się dowiem. Wiesz coś więcej o napadzie na muzeum? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Marii. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Maggi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe, dlaczego Black Cat pracuje dla Hammerheada. Zwykle działa sama. Kto wie, już dawno przestałem próbować zrozumieć Felicię. Felicię, co? Czyli teraz jesteście na ty. To znaczy, no wiesz, może... Ale w topa. Dobra. Czy mam tu jakieś te reportacje do tej strony? Mam tutaj nawet tu. Dobra. Z 27 minut, no i pięknie. Gdzie? Tą stronę, dobra. Dawać misję. Jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Nie. Nie robię tego, bo już to robiłem. Spadajcie z napadami. To jest bardziej ważniejsze. A to będą te skurwy w miniganem zaraz wyjdą. Dobra. Dobra. Trzeba sobie poradzić. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Puk. Nara, chłopaki. No i pięknie. A, masz ładną sprówę. O rany, więcej was nie było? Ty, oberwałem, a nie tego kurwa, błagam, spadi. Tego, nie. Oszaleję zaraz, nie? Z nim. Tego. No i pięknie, od samego początku mi chodziło. Ty, do tego. Ty do podłogi. Ty też do podłogi. No i nara. Załatwiłem wszystkich? No. Dobra. Coś w papę? Zostawisz mnie, jeśli zacznę gadać? Im szybciej, tym lepiej. Ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. Wabik na frajera, czyli na mnie. Jak on to opisuje? Dobra, gdzie ty jesteś, Felicia? Cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Maggi ma przykrywkę na Waverly. Chyba Cicero. Może jeszcze ją złapię. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja będę się odzywał. Przepraszam. To ten sklep. Dobra, Felicia, gdzie jesteś? No w środku pewnie, nie? Zresztą szłapki stóp, halo.
sprzęt obserwacyjny. Na co patrzyłaś, Felicio? Właśnie na co ona patrzyła, bo już nie pamiętam. Na to. Dobra. Na to patrzyła. Jak słodko. Cześć, pająku. Na kolanach. Ja to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. Spider-Man, pracujesz Blackę? Na niego! Nie no, kurwa, chłopaki, od razu pracuję Blackatem. Panie. No wiecie, wyciągacie pochopne wnioski. Kurwa, nie oberwie tego pierdolca. Auć. Auć. Dobra, na szczęście mam to szybkie ładowanie, więc dobra. Kurwa, mogę tu użyć na jego. No ale po co? Dobra. Ciebie tu. Ciebie tak. Ciebie tak. Działaś sobie. Auć. No kurwa. Zmiana planów. Dobra. No, było fajnie, ale gdzie jest Felicia? Cie panie. Tato zawsze lubi się kaśkęcić. Lubię cię obserwować. Przypominają mi się stare czasy. Co jest na dysku? Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu to kradniesz? Bo jak nie, zabiją mi syna. Nie ma syna, nie kłam. Nie da się, Peter. Ona kłamie. No kłamie, małpa. Cholera. Felicia ma syna? Niemożliwe. W sumie możliwe. Ja mógłbym... Nie. Nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. To nie twoje. Znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę. Jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Czyli każda rodzina ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Niewiele. Okej. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. O dyskach powiadasz. Zaraz. Screwball? Och, nie mów, że wyszłaś. Za mąż? Nie, co ty? Chyba w więzieniu z kimś. Czyż nie są kochani? Pomagają mi przygotować nowy show. Właściwie mógłbyś się do nich bujnąć? Narka? Sama się bujni. Ktoś mi mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Na teleportacji tu nie mam. Dobra, walić to. Nie. Czekać na rozkazy. Na kolana i do rana. Johna w tym momencie. Widzicie moją karierę, a oczywiście to robicie. Wiecie, że pierwszy duży rozgłos zdobyłem opisując rodziny przestępcze Maggi. Media nie jeden raz ogłaszały ich zniknięcie, ale rodziny zawsze później wracały niczym prawdziwe karaluchy. Tak jak to robią teraz. Słyszałem, że ludzie je usprawiedliwiają. Mówią, że nie są takie złe i mają zasady w przeciwieństwie do demonów czy karteli. Ha, to prawda. Do czasu, aż wypowiedzą sobie nawzajem wojnę. W
Wtedy zaczynają latać kule, wybuchać auta, a konie tracą głowy! A moje dżonahowskie przeczucie mówi, że szykuje się wojna gangów. Więc trzymajcie swoje kanoli, ludzie! Przestań, Jared! To nie jest oszczerstwo etniczne! Ludzie kanoli! To nieźle, Jonuś. Dobra, dawaj to ostatnio i kończymy na to. Pora wsadzić fanów Skrubol za kratki, tam gdzie ich miejsce. No jestem za. Chłopaki, to powinno być oczywiste, ale praca ze Skrubol nie była mądrym pomysłem. Dobra, co my tu mamy za zabawaczki? Mamy to. Dobra, tamten ładnie poleciał. Ten dostaniesz beczką. I prądem. Myślę podmuchem do góry. Co, wszyscy? Na grebę. Dobra, teraz wszyscy. Jedno się nie zmienia. Skrubol zawsze znajdzie jakiś frajerów. Nie nas. Dobra. Ale emocje, co? Nie. Idealny początek mojego nowego show z tobą w roli głównej! Sorry, mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas, bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą. Wściekną. Uwielbiam reality show, a ty? Wściekną. Niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Ściekną, ściekną. To niech się nie ściekają, no. Bo ja mam to w dupie. Nie robię tego. Czy muszę? Nie, ja chyba muszę. Dobra. Nie. Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. No dobra, no. Da się po tym bujanie. Dobra, to już będzie łatwiutkie. Moje sieci je wyłączą. Ogarnę kilka celów fotobomby, więc rozglądaj się. Fotobomby, no nie. Dobra, dobra, fotobomba, tak? Proszę cię bardzo, to się podnieciło. Panamanie. Załatwiony, jedziemy dalej. Załatwiony. Gdzie kurwa masz tą fotobombę? Tu masz. Masz. Się podniecaj. Derek Dank skomentuje. Wow, najlepszy program świata. Dzięki, Derek. Ta. K3247 pisze. Spidey porusza się jak błyskawica. To prawda. Niesamowite, co można zdziałać, kiedy ludzie patrzą. No co tam patrzą? Tyłki na kamerę i tyle. Takie, które to było? To? Tak, dobra. Nie ma fanów, na pewno nie dla twoich. Znowu wykiwać. Okej. Będę uważać. Ona
Sam nie wiem. Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki odkryłeś, Pete. Dobra, było trzeba to zakończyć. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie się, z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć.